Robert Elgendy, witam i zapraszam. Zaczynamy teleturniej. Polacy to wiedzą, w którym Polska jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Można wygrać nawet ponad 40 tysięcy złotych, a to nie są śmieszne pieniądze, więc można powiedzieć, że w tym momencie żarty się skończyły. Czworo śmiałków już czeka na swoją szansę. Poznajmy ich. Dariusz Seroka, emeryt służb mundurowych, a także podróżnik z Warszawy. Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło. Jakiego koloru miałeś mundur? Jakie to służby były? Nie nosiłem munduru. Nie nosiłeś? Nie, były to służby specjalne. Te przyjaźnie, te wasze... A zostają? Do końca życia. I z nimi podróżujesz? Z tymi kumplami, z którymi pracowałeś? Nie, z przyjaciółmi, z rodziną, z żoną. Bardziej z żoną i z przyjaciółmi. Z jakim nastawieniem przyjechałeś do nas? Dobrze się bawić i zobaczyć, jak to jest po tej drugiej stronie, bo przed telewizorem wydaje się to wszystko bardzo proste i oczywiste i chętnie namawiam osoby, żeby zobaczyły, jak to jest po tej stronie. No dokładnie, my też namawiamy. To bardzo mnie to cieszy, że przyjechałeś. Trzymam kciuki. Dziękuję. A to jest, drodzy Państwo, Maciej Świeży. Maciej jest dziennikarzem lokalnej gazety, a także miłośnikiem lotnictwa. Przyjechał z Częstochowy. Cześć. Cześć. Jaką działką zajmujesz się w pracy dziennikarskiej? Piszę artykuły na tematy dotyczące historii lokalnej, ale również chodzę na wernisaże i różne bieżące lokalne wydarzenia. Sztuka też. A w czym jesteś mocny? Interesuję się historią, ale to tak, są pewne tematy, które mnie bardziej interesują, są takie, które mniej, więc to zależy, że tak powiem, na co się trafi. A to lotnictwo, to chodzi o to, że bujasz w obłokach, czy patrzysz na górę, czy jednak sam też próbujesz polatać? Pilotuję samoloty od czasu do czasu, to amatorsko, nie zawodowo. A Maciej, łapiesz w lot pytania i szybko potrafisz na nie odpowiedzieć? Jeżeli znam odpowiedź, to tak. Łatwe pytanie to te, na które znam odpowiedź. Zobaczymy, czy takie tutaj cię spotkają. Powodzenia, trzymam kciuki również. Aneta Kłyszewska, koordynatorka do spraw wizerunku, a także komunikacji. Cześć. Cześć. Muszę zapytać, czy jego wizerunku? Wizerunku mojego pracodawcy. A prowadzący, jaki powinien być? Taki, wiesz, idealny, taki, który poprowadzi jakiś teleturniej, jakiś koncert na przykład. Uśmiechnięty na pewno, pozytywny, komunikatywny, więc... Nie, mów dalej, bardzo proszę. Mamy tutaj kandydata także. Super. Przyjechałaś się dobrze bawić, z tego co słyszę. Tak. Zdecydowanie. Powodzenia. Dzięki bardzo. Drodzy Państwo, Maria Wróbel, nauczycielka języka angielskiego z Inowrocławia. Good morning. Good morning. Dobrze? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. No, a Polacy uczą się chętnie, ale niedokładnie chyba są, co w tym angielskim? Tacy tak nie dbali. Tak się zdaje. W tej chwili każdy, mało kto nie zna angielskiego, ale jest jeszcze grupka osób, które myślą, że znają angielski. Mhm. Chciałem zapytać o twoją pasję, którą jest rękodzieło, tak? Tak. A co robisz konkretnie? To jest takie babcine hobby, dłubanie na drutach. Kiedyś robiłam biżuterię z segmentów. Jak mi się coś spodoba, to próbuję to jakoś ogarnąć, zrobić, pokazać, nosić. No to fajnie. Przyjemne z pożytecznym. Tak. Można powiedzieć, że łączysz i tak też w naszym programie bywa. Bardzo miło mi Was poznać, a teraz poznajmy zasady naszego teleturnieju. Na początek będzie rozgrzewka, potem pojedynek, a na koniec finałowa obrona. W trakcie tych trzech rund można zdobyć nawet ponad 40 tysięcy złotych w gotówce. Zaczynajmy. We wszystkich rundach pytania zostały podzielone na 10 kategorii. Poznajmy je. Atrakcje turystyczne, folklor, obyczaje i tradycje, historia, język, literatura i teatr, muzyka i taniec, nauka i technika, niespodzianka będzie, sztuka i zabytki, telewizja. W pierwszej rundzie każdy z uczestników po kolei naprzemiennie odpowiada na dwa pytania z 10 kategorii, które każdorazowo sam wybiera. Żeby udzielić odpowiedzi A albo B, zawodnicy mają 5 sekund, a każda prawidłowa odpowiedź to 1500 zł. Dobra wiadomość jest taka, że pierwszą rundę przetrwają wszyscy. Różnice zobaczymy tylko w ich wirtualnych portfelach. Moi drodzy, żeby uniknąć kontuzji, zazwyczaj rozpoczyna się od rozgrzewki, nie inaczej jest w naszym programie. No to gramy. Dariusz, pierwszy wybierasz kategorię. Sztuka i zabytki. Czyje losy przedstawiają płaskorzeźby drzwi Gnieźnieńskich? A. Świętego Wojciecha, B. Świętego Stanisława. A. Świętego Wojciecha. Ależ dobra odpowiedź. A czy zwiedzałeś też zabytki UNESCO?
Wszystkie w Polsce i trochę w Europie. A pierwszy zabytek z naszego kraju wpisany na tę listę to? To Kraków i Wieliczka. Kopalnia Stare Miasto, Wieliczkę, tak? Zabudowa Starego Miasta w Krakowie. Mhm. Macieju, czas na ciebie i twoją kategorię. Proszę, atrakcje turystyczne. W którym mieście w 2013 roku stanął 14-metrowy pomnik Jana Pawła II, uznawany za największy pomnik papieża na świecie? A w Krakowie, B w Częstochowie. B w Częstochowie. A dokładnie w Parku Miniatur Sakralnych w Częstochowie. Tak. Obecnie jest jednak zamknięty. Byłeś? Widziałeś na własne oczy? Byłem w pobliżu, widziałem z daleka, ale nie byłem w samym Parku Miniatur. I wycieczki lubisz, prawda? Z rodziną zwłaszcza, bo o tym wspomniałeś. Okej. Aneta, czas na twoją kategorię. To ja może spróbuję telewizję. W rozrywkowym reality show emitowanym w TVP1 rolnik szuka A. pługa, B. żony. Żony. Ci rolnicy to mają kilka pługów w tym programie. To była oczywiście prawidłowa odpowiedź. Jak sobie popatrzę na to, jakie ty masz hobby, bardzo wszechstronną jesteś osobą, wysportowaną, ale też i lubisz gotować. Zdrowe potrawy? Tak, staram się zdrowo odżywiać. Co to znaczy zdrowo? Dużo warzyw, nie jem mięsa, więc w tą stronę chcę iść też bez smażenia, bardziej gotowanie takie, powiedzmy, na parze. Okej, a pizza na przykład warzywna jest okej? Myślę, że pizza to w każdym wydaniu jest okej, także tutaj można sobie pozwolić. Można sobie pofolgować chyba, prawda? Maria, czas na ciebie i twoją kategorię. Poproszę język. Według przysłowia od świętej Anki. A. Tracimy wianki. B. Zimne wieczory i ranki. B. Od początku uśmiechnięta, wiedziała co mówi. Prawidłowa oczywiście odpowiedź, 1500 zł na twoim koncie. Zielarstwo i ogrodnictwo chciałbym rozwinąć. Tego tematu jeszcze żeśmy nie poruszali, a to też dziedziny, które ciebie bardzo interesują. Zielarstwo jest dziedziną pasjonującą, szczególnie takie stare, ludowe zielarstwo domowe. Mhm. Moja mama ma takie zacięcie, miała moja babcia. Babcia nawet mieszkając na wsi leczyła sąsiadki jakimiś znanymi sobie sposobami. A masz w domu, nie wiem, ogródek, na balkonie swoje zioła? Tak, mam ziółka na balkonie i uprawiamy z mężem RODOS, działkę ROD, ogrodzoną siatką. Mhm. I to jest zajęcie wspaniałe, relaksujące, dostarczające porcji ruchu. W sezonie opływamy w warzywa, same zalety. Czas na Darka i jego kategorię numer 2. Historia. Przed reformą administracyjną w 1999 roku było 49 województw, które miało największą powierzchnię. A. Warszawskie, B. Olsztyńskie. B. Olsztyńskie. Na zielono oczywiście chodziło o olsztyńskie, bo warszawskie to z kolei należało do najmniejszych. Macieju, poproszę jeszcze raz atrakcje turystyczne. Spływy kajakowe rzeką Regą do nadmorskiego Mrzeżyna mijają na trasie. A. Trzebiatów, B. Trzebinię. A. Trzebiatów. Dokładnie tak. Trzebinia jest w Małopolsce. Tak. Aneto, co tym razem wybierzesz? Ponownie telewizję poproszę. W którym z programów podróżniczych Tomasz Bednarek pokazuje najciekawsze miejsca w naszym kraju? A. Nie ma jak Polska. B. Zakochaj się w Polsce. Odpowiedź B. Nie byłaś pewna? Nie byłam pewna. Nie ma jak Polska emitowany był w 2012 do 2015 roku i ten program prowadził Maciej Orłoś. A B to oczywiście była dobra odpowiedź, dlatego zgromadziłaś 3000 zł już. Maria. Poproszę jeszcze raz język. Kto śpi w gawrze? A. Niedźwiedź. B. Góral. Niedźwiedź. Nic dodać, nic ująć. Śpi zimą. W gawrze. Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź.
Na wszystkie pytania udzieliliście prawidłowo odpowiedzi. 3000 zł tu i tam. No szykuje się nam naprawdę bardzo zacięty pojedynek. Mam nadzieję, że się dobrze bawicie. Teraz poprzeczka pójdzie w górę, stopień trudności też, ale będzie więcej pieniędzy do wygrania, więc dalej można się uśmiechać. Zaczynamy pojedynek. Będzie emocjonująco, to dlatego, że w pojedynku trzeba ryzykować. Do odpowiedzi uczestnicy zgłaszają się naciskając guzik. Wtedy ja przestaję czytać pytanie, a uczestnik ma 5 sekund. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi dodajemy do konta 2000 zł. W wyniku nieprawidłowej zabieramy z niego 2000 zł. Chyba, że nie ma na koncie aż tyle, wtedy konto się zeruje. Jeśli nikt się nie zgłosi do odpowiedzi, to wszyscy tracą po 1000 zł. Zwycięzca pojedynku ma pewne miejsce w finale. Życzę wam, żebyście zyskali jak najwięcej pieniędzy i jeszcze więcej czerpali radości z udziału w naszym programie. Zaczynamy! Pierwsza kategoria to atrakcje turystyczne, ale zanim przeczytam pytanie, popatrzmy na ekran. Park Murzakowski jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To obiekt położony na granicy Polski i którego drugiego państwa? Dariusz, najszybszy? Niemiec. Oczywiście byłeś. Byłem. No. Kolejna kategoria. Folklor, obyczaje i tradycje. I nie będzie pytania, będzie kolejny materiał filmowy. Z którym polskim miastem związana jest tradycja muzyki karillonowej, czyli grania koncertów na dzwonach wieżowych? Maria? Z Gdańskiem. To była prawidłowa odpowiedź. 2000 zł na twoim koncie. Tradycja tej muzyki w Gdańsku jest wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości. Kolejna kategoria to historia. Ile było powstań śląskich w latach 1919-1921? Maria? 3. Pewna odpowiedź prawidłowa. Następne pytanie z kategorii język. Jak brzmi w dopełniaczu liczby pojedynczej rzeczownik akwarium? Maciej. Akwarium. Akwarium w liczbie pojedynczej jest nieodmienne. Dokładnie tak. Pytanie numer 5 z kategorii literatura i teatr. Z którego utworu Stefana Żaromskiego pochodzi cytat? Człowiek jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno. Maria? Z Przedwiośnia. O. Nic się nie stało, dużo miałaś pieniędzy. Ludzie bezdomni. Stać mnie było. Dokładnie tak. A teraz będzie muzyka i taniec, ale najpierw posłuchajmy. Z którego animowanego serialu? Maria? Porwanie Baltazara Gąbki. A może wiesz, kto muzykę napisał? Nie pamiętam. Tadeusz Kocyba. O właśnie. No ale szybko się odegrałaś. Kolejna kategoria to nauka i technika. I znowu popatrzmy. Maciej. Ignacy Łukasiewicz. Przeczytam pytanie. Pierwsza skonstruowana przez Ignacego Łukasiewicza lampa naftowa była przeznaczona do oświetlania sali operacyjnej szpitala. W którym mieście? We Lwowie. We Lwowie. Zaryzykowałeś, no ale tym razem się nie udało, chociaż znałeś odpowiedź. Kolejna kategoria to będzie niespodzianka.
Jak się nazywa najdłuższy wąż w polskiej faunie? Maria? Gniewosz. Wąż eskulapa. Może mieć nawet ponad 2 metry. Sztuka i zabytki. I zanim pytanie, znowu popatrzmy na materiał filmowy. Kogo przedstawia ten pomnik na Wawelu? Maria? Tadeusza Kościuszkę. Na zielono i znowu 2000 zł dodatkowo na twoim koncie. Łącznie 7. Warto teraz spojrzeć na stan swoich kont, bo przed nami półmetek. 10. pytanie. Z kategorii telewizja. Jaki tytuł nosi teleturniej inspirowany brytyjskim formatem 15 to 1? Maciej najszybszy. 1 z 10. Dokładnie tak. A teraz będą atrakcje turystyczne. To, żeby uatrakcyjnić tę formułę, znowu sobie popatrzymy na film. W którym mieście znajduje się dolna stacja kolei linowej na Czantorię? Maciej? W Ustroniu. Dokładnie tak. Jest też druga stacja kolei linowej na Małą Czantorię, Poniwiec. Kolejna kategoria: folklor, obyczaje i tradycje. Na który dzień czerwca przypada w 2023 roku święto Bożego Ciała? Aneta? 8 czerwca. Bardzo dobra odpowiedź. 5000 zł już zgromadziłaś. Teraz będzie historia. Który syn Bolesława Chrobrego był jego następcą na królewskim tronie? Najszybszy Dariusz. Mieszko II. Bardzo dobra odpowiedź, dlatego na zielono. Czas na język. Kto według przysłowia nie jest taki straszny, jak go malują? Maciej? Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Nie tak strasznie w naszym programie, prawda? Tak. Już 9000 zł. Przed nami 15 pytanie. Literatura i teatr. Jak się nazywa herb, którym pieczętował się Sienkiewiczowski Jan Onufry Zagłoba? Dariusz? W czele. Dokładnie tak. Ma na tarczy szachownicę z pól złotych i srebrnych. Muzyka i taniec. Kto wykonuje utwór ze słowami? Pomimo wszystkich strat, nadal lubisz nas. Mateusz Ziółko. Nikt się nie zgłosił. Po 1000 zł odjęliśmy z waszych kont. Kolejna kategoria. Nauka i technika. Geolog Jan Wyżykowski odkrył w 1957 roku na Dolnym Śląsku złoża, które uczyniły z Polski światową potęgę w produkcji... Maciej? W produkcji miedzi. Dokładnie tak. Potem okazało się, że jeszcze jest tam srebro. Czas na pytanie... 18 z kategorii niespodzianka. Ile parków narodowych znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim? Dariusz? Żaden. Dziwne, prawda? Tak. Kraina tysiąca jezior, tylu lasów. To była oczywiście prawidłowa odpowiedź. Do końca pozostały jeszcze 2 pytania. Sztuka i zabytki. Któremu artyście lub rzemieślnikowi przydaje się w pracy narzędzie zwane gradziną? Chodziło o rzeźbiarza. Ostatnie pytanie z kategorii telewizja.
Kto był pierwszym prowadzącym teleturniej Koło Fortuny? Maria? Wojciech Pijanowski. Dokładnie tak, to był Wojciech Pijanowski. I na tym kończymy naszą drugą rundę, bardzo zaciętą. Bardzo dobrze, mam nadzieję, wszyscy się bawiliśmy. Mamy na, chyba mogę powiedzieć, trzecim miejscu na podium Anetę, czyli z medalem, Maria na drugiej pozycji. I odpowiedź Marii sprawiła, że Maciej i Dariusz awansowali do naszego finału. Wielkie gratulacje. Dziękujemy. Dziękujemy. Zgodnie z zasadami, mając tyle samo pieniędzy, obaj wchodzicie do finału. Bardzo wszystkim dziękuję i gratuluję podjęcia tej rękawicy. Wymagało to odwagi. Super, że przyjechaliście. No to zaczynamy finałową obronę. No śmiało można powiedzieć, bo los tak chciał. Dariusz przyjechał do nas z Warszawy, jest emerytem. Maciek jest z Częstochowy, dziennikarzem. No, panowie wcześniej się nie znali, mają zupełnie inne profesje, inne zainteresowania, no ale jednak jesteście w tym finale. I wyglądało na to, jakbyście się umówili przed programem, że jeżeli zagramy w finale, to chcielibyśmy być razem tutaj. Czy to złudzenie? Co was połączyło? Wydaje mi się, że jakby wspólne rozmowy przed nagraniem, że jeżeli by nam się udało wejść, to zagramy w dwójkę. A w czym będziecie się uzupełniali? Czyje są mocne strony? Kto w ogóle z was będzie kapitanem? Nie wiem, czy już podjęliście tę decyzję? Tak, umówiliśmy się, że Dariusz będzie kapitanem. Mhm. Będziemy się przyglądać. Taktyka wyjdzie pewnie w praniu. Panowie, jak najbardziej. 90 sekund przed wami, żeby odpowiedzieć prawidłowo na 10 zadanych przeze mnie pytań. Jeżeli się pomylicie, z waszego konta ubędzie 10%. A ja przeczytam kolejne pytanie. I aż do skutku, no chyba, że czas na to nie pozwoli. Takie są zasady gry w naszym finale. Kapitan odpowiada tak lub nie. Zaczynamy? Gotowi? Tak. Zaczynamy. Czas start. W Toruniu nie ma Muzeum Piernika, tak czy nie? Nie. Urszula Dudziak jest wokalistką jazzową, tak czy nie? Tak. Flądry pływają w bieszczadzkich potokach, tak czy nie? Nie. Wincenty Witos był działaczem ruchu ludowego, tak czy nie? Tak. Tak. Według przysłowia hydraulika woda nie tyka, tak czy nie? Tak. Pies Ferdynand Wspaniały to bohater książek Jana Brzechwy, tak czy nie? Nie. Nie. Traktat o łuskaniu fasoli to powieść Wiesława Myśliwskiego, tak czy nie? Nie. Oliwa opisana jako extra virgin to rafinowana oliwa z oliwek, tak czy nie? Tak. Polskim odpowiednikiem angielskiego imienia George jest Grzegorz, tak czy nie? Nie. Nie. Kaszubski Park Etnograficzny jest najstarszym w Polsce skansenem, tak czy nie? Nie. Kanał Augustowski jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, tak czy nie? Nie. Parzenica to rodzaj ozdobnego haftu wyszywanego na góralskich portkach, tak czy nie? Tak. Rafał Mroczek wygrał pierwszą edycję programu Gwiazdy Tańczą na Lodzie, tak czy nie? Tak. Na żadnym aktualnym banknocie obiegowym nie ma wizerunku Mikołaja Kopernika, tak czy nie? Tak. Magazyn z Wysp w TVP Polonia opowiada o życiu Polaków na Wyspach Kanaryjskich, tak czy nie? Tak. Nie. Czas się skończy. I odpowiedź prawidłowa była nie właśnie. Niestety nie udało się. Co zawiodło? Stres? Ale też nie mieliście tego porozumienia tak chyba do końca ustalonego. Nieprzećwiczone to było. Wygląda na to, że faktycznie. No takie niby proste błędy. Tak, ale niestety zaważyło. Ale mimo wszystko, jak zapamiętacie? Nasz fajna program? Zabawa i przygoda. Mimo wszystko. Tak, jak najbardziej. To mnie cieszy. Naprawdę, no szkoda, że nie wygraliście, ale no cóż, nie udało się tym razem. Tak bywa. Ale tym razem. Także miejmy nadzieję, do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to, że przyjechaliście. Za mimo wszystko wspaniałą zabawę i że uśmiech jest na twarzy. I o to chodzi. Drodzy Państwo, oglądajcie nas. Emocje, jak widzicie, sięgają zenitu, a w finale no różnie po prostu bywa, jak w życiu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.